Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich w progach kawiarenki Piosenka o porcelanie. Good evening everybody. Welcome to the cafe, the Tale of Porcelain. Piosenka o porcelanie. The Song of Porcelain. I naszego gościa szczególnego, Ellen Korman-Mainz jest z nami. Witaj. Our special guest is Ellen Korman-Mainz today. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Ellen już nie po raz pierwszy jest zarówno w Polsce, jak i w Krasnogródzie. Dużo rozumie po polsku, coraz więcej, ale tą rozmowę będziemy prowadzili jeszcze z tłumaczem. Zdzisław Dudek będzie nam pomagał w rozmowie. Ellen has been our guest a few times already, so she speaks Polish a little bit, and today we'll use a translator, that is me. That will be helpful, hopefully. Okazją do tego spotkania jest książka autorstwa Ellen, Budda w getcie, duchowa wędrówka w głąb Holokaustu, którą mamy tutaj ze sobą. The occasion is we are actually celebrating now the book by Ellen, which is called in Polish it's Buddha in the Ghetto. Oh, yes. Mm-hmm. And Buried Rivers in English, A Spiritual Journey into the Holocaust. To jest książka, która dosłownie kilka miesięcy temu się ukazała w Polsce. It's a book that has just been published a few months ago, actually. Just a few days, a few weeks ago. Nawet tygodni temu, czyli w przekładzie Roberta Sudua. In a translation by Robert Sudu. On ma swoje oryginalne wydanie w języku angielskim. The original version was in English. I wkrótce też, jak mi Ellen mówi, będzie e-book dostępny po polsku tej książki. There will also be an e-book available soon, as I learned from Ellen. Mm-hmm. Także ta książka jest zapisem bardzo ciekawej drogi duchowej, wędrówki, którą Ellen odbyła, i o tym będziemy głównie dzisiaj rozmawiali. The book is a record of a very special spiritual journey that traveled by Ellen, and this is the subject of our meeting today. Chyba niektóre fragmenty tej książki powstawały tutaj w Krasnogródzie, czy ja się mylę? I suppose that some fragments of the book must have been written here in Krasnogróda. Bywałaś tutaj w tym miejscu, Ellen? Czy Krasnogróda jakoś pomogła ci w pisaniu tej książki? Has helped you in any way? It's definitely been very special to be here. Actually, the book was written largely before I came, but I was working on editing it while here. Na pewno to miejsce pomogło mi bardzo. Co prawda książka była napisana dużo wcześniej, ale tutaj zrobiłem jej korektę, edycję tego tekstu. I'm a slow worker. Ja pracuję dosyć powoli. Ale szukałaś, żeby pisać tą książkę, czy pracować nad nią, różnych miejsc szczególnych, odosobnienia. Wiem, że czasem to był klasztor kamedulski. Have you sought any special places to sit and write, so looking for some solitude, like a monastery, to write it? Here in Poland. In general. Mm-hmm. Mm-hmm. In Poland też, w Polsce. In Poland too. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, a lot of it, most of it, or maybe a great deal of it was written in 2009 when I was living here for 6 months. Większość książki powstała w 2009 roku, kiedy tutaj przebywałem przez pół roku. I decided I had come here two previous times for about a month each time. Byłam tutaj wcześniej kilka razy, za każdym razem przez miesiąc. And I had this just strong feeling that I just need to be here. I miałem to takie mocne przeczucie, że muszę tutaj w tym miejscu być. So I decided to take a language course for 5 months. Zdecydowałem się zapisać na kurs języka przez 5 miesięcy.
I went in the morning to class. Chodziłam każdego ranka na lekcje. And then I was on my own, just finding food and, you know, exploring. A potem już samodzielnie chodziłam do sklepu, kupowałam jedzenie, odwiedzałam różne miejsca. And I found my ordinary experiences fascinating. So I started to just, I was also a little bit lonely, so I would write down twice a week what had happened to me the last 3 days. And I found that I was writing a couple of 2,000 words a week to my friends, you know. I tutaj przebywając to doświadczenie codzienności było dla mnie bardzo fascynujące. Stwierdziłem po jakimś czasie, że udaje mi się co tydzień wyprodukować ponad 2,000 słów, które wysyłam przyjaciołom, znajomym. So when I came home, I had written at least 30,000 words. Not all of them were great words. Po powrocie do domu udało mi się wtedy napisać od razu około 30,000 słów. And that's when I decided it would be a book. I wtedy zdecydowałem się, że z tego powstanie książka. And then I came back twice in 2010, so another 4 months approximately. Potem jeszcze dwukrotnie w 2010 roku tutaj byłam, razem łącznie jakieś 4 miesiące. In 2011 and 2012. So that was mainly when the book was written, so I kept writing as I came back and had more experiences. I później jeszcze w 2011 i 2012 i tak mniej więcej powstała ta książka, za każdym razem po powrocie zapisywałam kolejne strony. But really the purpose of the book or the intention happened earlier in 2005 when I was happened to be on a train in Germany and I had this strong feeling that there is some energy having to do with the Holocaust that has to do with me and I have something to do to contribute. Okay. Sama myśl, pomysł napisania książki przyszedł mi do głowy w czasie podróży pociągiem po Niemczech w 2005 roku, gdy doznałam takiego uczucia, że mam coś do powiedzenia, co związane jest z Holokaustem, który mogłabym przekazać innym. So the first visit to Poland was in 2006 and the second one was in 2008. And really it was the power of those experiences and the experience on the train which propelled the journey. I później przyjechałam w 2006 do Polski, potem w 2007 i 2008 i to właśnie ta energia, którą uzyskałam z tych podróży oraz z tego doświadczenia w tym pociągu niemieckim, były tym uczuciem, które dały mi siłę, czy były stymulowały ten pomysł do napisania tej książki. So the book begins, page one, on the train. Czyli można powiedzieć, że książka zaczęła się w pociągu. So I recreated it and gradually shaped the story and in 2012 I decided, you know, it's enough, but it's on the other hand I continued to come and the journey, I suppose it continues. Yeah. Czyli całość jakby powstała w 2012 roku, ale mogę powiedzieć, że podczas tych moich powrotów cały czas dodawałam coś do tego doświadczenia. Można powiedzieć, że ta moja podróż nadal trwa. Bo mówimy o jakimś cieniu, ciemnej, mrocznej historii, która jest na zapleczu twoich podróży, twoich doświadczeń. Mówimy o miejscach, które szukasz dla spokoju, dla wyciszenia, ale to wszystko rozumiemy, że za tym czai się jakiś mroczny świat. So you're looking for some places of peaceful experience, but there is this darker world behind. Jesteś córką Żydów łódzkich z Łodzi. A daughter of Łódź Jews. Którzy byli zamknięci w getcie najpierw łódzkim, potem wysłani do Auschwitz, twoja mama, a potem do Ravensbrück.
than Ravensbrück. I właściwie przechodzą całe piekło związane z zagładą. And they went through all the hell connected with Holocaust. Bardzo duża część rodziny ginie w zagładzie. Perished. A ty się rodzisz w Montrealu. And you were born in Montreal. W innym świecie. In a different world. Domyślam się, że rodzice wcale nie byli chętni, żeby opowiadać ci o tym, co przeżyli. I guess your parents were not quite willing to tell you about their experiences. Zresztą to jest też moje pytanie. One of my questions. Ale też jest to pytanie, co sprawiło, że ty zamiast spokojnie odciąć się od tego wszystkiego i żyć na Zachodzie, najpierw w Kanadzie, potem w Stanach Zjednoczonych, podjęłaś tę decyzję o przyjazdach, o których mówisz tutaj do Polski. What made you actually not to cut off yourself from this tragic history and when coming to the United States and other countries, you still decided to bring back the past? Czy rodzice ci w tym pomogli, czy raczej byliby przeciwko temu? Helpful or were they against your project? My parents had already died. Moi rodzice już nie żyją. So they don't know about Także it. Także nie wiedzieli nic o tym. Perhaps o moich they zamiarach. Know about it, but. Do Polski wiedzieli? To czy już przy pierwszym przyjeździe do Polski oni już nie żyli, tak? Nie. Okay. Już nie żyli, tak? To co cię tutaj pchało? So what made you come here? you mean the train story? It's this story. Would you Dlaczego like? Dlaczego w ogóle zaczęłaś przyjeżdżać do Polski? Why did you start coming to Poland? Okay, so it was this just to give some background, my parents were not, my mother anyway, my father and my mother were very different personalities. To żeby dać tutaj troszeczkę dodatkowego tła, moi rodzice byli zupełnie dwoma różnymi, przeciwnymi osobowościami. My father was quite a bit older than my mother and more of a private or quiet person. Mój ojciec był znacznie starszy od mojej matki i był bardzo cichą, wycofaną osobą. He actually left Poland before the war. I tak wyjechał z Polski przed wojną jeszcze. But lost most of his family and he lost a first wife whom I never knew lived until after my father died and I heard the story. I stracił całą swoją rodzinę w Polsce, ale także pierwszą żonę, o której istnieniu dopiero się dowiedziałem po jego śmierci. He had children too. Not that I know of. I don't think so. Nie sądzę, nie wiem co. My mother was not unwilling to speak. Moja matka nie była niechętna opowiadaniu. But it was, and in a way I knew. I had a sense of the history, but not the details. Once when I was a teenager and I wanted to do a project in school, I asked her to tell me her experiences. Zawsze miałam jakieś wiadomości czy poczucie tego, jak wyglądała historia i czym jest. Natomiast zdarzyło się jeszcze, gdy byłam dzieckiem, że mieliśmy w szkole do wykonania jakieś zadanie domowe, projekt i spytałam na temat historii i wtedy spytałam moją matkę o to. And she did, but in rather abbreviated form, I think. Ona mi opowiedziała troszeczkę, ale można powiedzieć, że to był bardzo, bardzo duży skrót. But generalny. Taki ogólny. It was not really talked about. To jest coś, o czym nie chciała, znaczy nie mówiła za dużo. The whole emphasis was on creating the new life. Bo ona skupiała się na tworzeniu nowego życia. So that was accepted by me. And at the same time there was a hole, a gap, a missing, a huge
whole in this family situation. Ja zaakceptowałem to, taką sytuację, chociaż miałem przeczucie takiej wielkiej dziury w tej historii rodzinnej, takiego braku, który istniał. And how I think I dealt with my hole was I was looking for deeper meaning and was drawn to meditation and Buddhism. I wtedy starałem się zapełnić tą lukę jakimś głębszym przeżyciem i wtedy to też prowadziło mnie w stronę buddyzmu. And I also didn't think about the past. So it really was a very specific event in 2005. Ale nawet wtedy nie zagłębiałam się w historię. Dopiero to wydarzenie w 2005 roku, ta podróż przyniosła to. The other part that sort of a part of this story is that my parents were Jewish but not particularly religious. Inna strona tej historii to jest to fakt, że moi rodzice co prawda byli Żydami, ale nie byli zbyt religijni. But when I began to meditate in a Buddhist place, ale gdy zaczęłam swoją praktykę medytacji w buddyjskich instytucjach, it was a huge betrayal and a huge problem, a huge conflict. Powstał wielki konflikt, taka wielka zdrada z mojej strony. So when this event happened in 2005, not only did it turn my attention to look toward the past, but it also connected these two parts of my life which were completely separated, that I am a spiritual person, I don't care about religion or, you know, being, I am independent and I have my spiritual search. Dopiero to wydarzenie w 2005 roku sprowadziło mnie na, spowodowało jakby połączenie tych dwóch podzielonych mnie, tej osoby, która z jednej strony chce być, tworzyć coś nowego, być niezależną w swoich poszukiwaniach, a z drugiej strony osobą także, która chce być osobą religijną. But meanwhile I have this family that has this, that I also feel deeply connected to. I kwestia też mojej rodziny, do której była bardzo przywiązana. I'm forgetting something that I meant to say, but basically these, oh yes, I used to say, what am I doing in this family? Why am I in this family? Tak sobie przypomniałem, to takie pytanie, które sobie często zadawałam, to było, co ja robię w tej rodzinie? Dlaczego ja w niej jestem? So when I had this experience, suddenly my life felt like, okay, now I know why I'm in this family, or I can use the whole part of my life, including where I came from, where my parents came from. Dopiero to wydarzenie pozwoliło mi zdać sobie sprawę, kim jestem, kim jest moja rodzina i jaki użytek mogę z tego całej przeszłości uczynić. But I didn't expect that when I came here I would not, it wasn't just about the Holocaust, it was about this deeper connection with the place. Czego się nie spodziewałem przyjeżdżając tego, że to będzie coś więcej niż Holokaust, będzie też jakieś głębsze przeżycie związane z miejscem. And not just place, but place and people and how they have developed over centuries. I nie tylko miejsce, ale także miejsce jako ludzie, którzy przeżywali te stulecia. So it's place and it's culture and it's how I find people. Czyli nie tylko miejsce, ale także kultura i sposób, w jaki wyglądają moje relacje z ludźmi. Bo chcę cię jeszcze zapytać, Ellen, bo tak przeszłaś dosyć łatwo do tego już twojego dojrzałego życia. I would like to ask you one question. You have very easily passed on to your adult life. In the book. Ale twoja książka pozostawia ślady tych przeżyć, jakie miała dziewczynka. But there are some traces of a girl's experience. Córka matki po Holokauście. A daughter of a post-Holocaust mother. I jakbyś troszkę opowiedziała, żebyśmy mogli sobie wyobrazić.
czy odczuć tą sytuację, że wprawdzie rodzisz się w innym świecie, wprawdzie rodzice ci dużo o tym nie mówią, to jednak coś się dziedziczy. About how you relate to the heritage, even in spite of the fact that your parents didn't talk much about the history. I że i pamiętam, tutaj cytujesz w swojej książce psychologów, którzy mówią, że u dzieci ofiar Holokaustu każdy stres jest chowany w depresji, czy jakby you mentioned psychologists saying that the symptom of one of symptoms of the children of Holocaust victims is that they react to stress stronger. Czyli twoje depression. Czyli twoje poszukiwanie jakby łucznictwa zen, kyodo, różnych technik medytacji miało jakby również to źródło, że walczyłaś po prostu z wewnętrznym dramatem, so prawda? Z jakąś wewnętrzną traumą jako dziecko. A jakbyś mogła o tym więcej opowiedzieć o tym okresie twojego dojrzewania właśnie i radzenia sobie z, wiesz, something about how you coped with this when you being an adolescent person z tą traumą dziecka. I mean, coping with the trauma before encountering meditation. I think I isolated. I have no idea how I coped. Nie wiem, być może jest to był jakiś rodzaj alienacji, nie wiem jak to nazwać. By isolated I just mean I was quiet and rozumiem przez to, że byłam taką cichą osobą. I think I had a relatively strong, you know, inner world. Miałem relatywnie mocny świat wewnętrzny. I actually my mind is blank when you ask me this question. Nie widzę dużo. nie pamiętam. You know, I went to school. Actually in school I looked for things. I think I was drawn to creative. Myślę, że w szkole byłem przyciągały mnie twórcze zajęcia. To dance, to gymnastics. Tak jak taniec, gimnastyka. And singing. Śpiew. So I looked for things that had where you could, I don't know, you could excel in some way. Szukałem jakby rzeczy, w których mogłam się wykazać, można powiedzieć. I can't think of anything else. Nie mogę. Czyli chcesz powiedzieć, że spotkałaś się z buddyzmem, z medytacją, z Chogyamą Trungpą Rinpoche, twoim mistrzem, jakby w oderwaniu od tego kontekstu syndromu postholokaustu. So you may say that your Buddhist master was in a way not related or was it happened outside of your post-holocaust experience. Czy to był jakiś problem depresji, na przykład, który miałaś? Or was it connected with any sort of depression? No, I think I carried always a deep sadness, a deep weight. I always felt a weight. Mogę powiedzieć, że zawsze sobie jakiś niosłam duży ładunek smutku w sobie wewnątrz. When I heard my teacher describing how the mind works, how we create our own suffering, I just heard it like water coming to a dry plant, like yes, I understand exactly what you mean. I kiedy nauczyciel opowiedział mi o tym, o pochodzeniu cierpienia w świecie, i to tak jakby jakaś woda przerwała tamę i poczułam, że rozumiem to doskonale. But especially the first meeting I had with him, he looked at me and he said, how old are you?
Pierwsze spotkanie pamiętam z mistrzem, kiedy spytał mnie, ile masz lat? And it was just happened to be about 2 days before my 19th birthday. To było 2 dni przed moimi 19 urodzinami. So I was aware of my age, but I felt like I was very, very old. Także w sumie byłam świadoma tego, ile mam lat, ale czułam się wewnętrznie taka straszliwie stara. And so when he just asked me this question, it pierced me in the heart. It went to the heart of my weight, this weight, and I just started to cry. I wtedy to pytanie, które on zadał, przeszyło mi tak serce, poczułam taki ból, że zaczęłam płakać. And I understood that my pain was could be held in this place, in with him or in this practice, could hold this pain. I teraz zrozumiałam, że ten ból można pomieścić w tym pomieszczeniu, można go opanować w tym miejscu, gdzie byliśmy. Because usually we keep pain more private or hidden. Zazwyczaj taki ból trzymamy indywidualnie w sobie, dusimy. But subsequently, it wasn't so much focusing on my past, it was just focusing on my thoughts, my emotions, my, you know, learning to meditate. Oczywiście to tutaj nie chodziło wtedy ani o przeszłość, tylko skoncentrowaliśmy się na moich uczuciach, na tym, co przeżywałam wtedy i w tym miejscu. So I would say it was really learning the skills to be able to touch maybe a deeper pain. Czyli można powiedzieć, że nauczyłam się, zdobyłam tą umiejętność dotarcia do głębszego bólu. Or maybe not a deeper pain, but to open it further. Or może nie tyle, że głębszy, ale że pozwalający na otwarcie. Będziemy wplatali w naszą rozmowę fragmenty z książki. We'll include some fragments of your book in our conversation. I pierwszy, który napisałaś podczas swojej wizyty w Łodzi. It's a first fragment about your visits to Łódź. W 2009 roku. In 2009. W następnych dniach odgłos przejeżdżającego tramwaju budził we mnie to samo uczucie mdłości. The sound of passing trams triggered sick feelings in my gut. Kładąc się cieniem na końcówkę mojego pobytu w Łodzi. Dampening my final days in Łódź. Chociaż mój umysł wierzył, że podstawowa godność jest pierwotna, though my mind believed that basic goodness was primary, i zło nie istnieje niezależnie, samoistnie, and that evil had no inherent existence of its own, ciało czasem odczuwało to zupełnie inaczej. My body sometimes felt otherwise. Praktyka medytacyjna stopniowo pozwoliła mi odzyskać równowagę. Gradually my practice helped bring me back. Jakby ktoś zszył przerwaną pępowinę łączącą mnie ze wszechświatem. As if repairing a rupture in the umbilical cord that connected me to the universe. Te wizyty w Polsce, które są w Łodzi, są w getcie, potem w Auschwitz, jakby pogłębiają twoją świadomość tego, co się wydarzyło. So your visits to Łódź, to ghetto, to Auschwitz later on, you can say that they deepened your experience. O knowledge, consciousness. Of what happened. Oh, yes. I, czyli jakby uzyskujesz taki obraz zła, który wydaje się potężny. So you acquired this overwhelming picture of evil, które dokonało się w tym świecie. That's happened in this world. I na to się nakłada pytanie, które zresztą zadał ci, jak motto się w twojej książce przewija i kończysz właściwie tę książkę, Ukrainiec, którego spotkałaś. And there is this question that overlaps this issue that reappears in the book constantly as a kind of a motto of almost as connected with this Ukrainian person. Czy,
Czy jesteś w stanie go zapewnić, że prawdziwe dobro istnieje w tym świecie? Could you tell him that there is real goodness in this world? I czyli to rozpięcie pomiędzy jakby uświadamianiem sobie coraz głębszego zła, potężniejszego zła w tych podróżach. So this acquisition of this consciousness of the overwhelming power of evil. I z jednocześnie próba zbalansowania tego, znalezienia tej równowagi, o której piszesz, czy w ogóle światło, balanced in some way, dobro jest w takim razie możliwe. Light, is light and goodness possible? Jak sobie na to, co odpowiedziałaś Ukraińcowi? What would you say to this Ukrainian person? Yeah, he wanted like a guarantee. Could I tell him, could I promise him that he could have this experience? To było coś takiego, jakby on prosił mnie o gwarancję, że takie doświadczenie jest możliwe. And I don't like promising. Nie lubię obiecywać niczego. And the thing is that in this book the evil becomes very, what happens is the sense of evil becomes internalized. To, co się staje w tej książce, to uwewnętrznienie zła so wewnątrz I nas. Recognize a certain at these certain moments that I had taken in this some kind of like poison, some kind of sense of my own, as if I was evil. I powstaje takie przeczucie, jakbyśmy to zło przełknęli sami w sobie, jakby to zło było wewnątrz nas, jakbyśmy sami byli nośnikiem zła. And sometimes very strongly, or sometimes just this sense of doubt about whether I'm a worthwhile human being. Czasami jest to mocne przeżycie, a czasami to się objawia jako takie wątpliwość, czy naprawdę jestem tą osobą, za którą się uważam. So because this is my journey, I think the book is this journey between my own self-doubt and touching this darkness, which I feel personally, and then some kind of willing enough to do it and willing enough to also experience transformation, like some kind of unexpected opening and gift and kindness from the universe. Ponieważ jest to rodzaj podróży, więc czasami to przejawia się właśnie w uzmysłowieniu sobie tego zwątpienia, czy mogę to przeżyć, czy jest to też kwestia tego, co posiada w sobie wszechświat. So basically I couldn't give him too easy an answer because this is my journey going back and forth. Trudno mi więc powiedzieć, że mogłbym prostą odpowiedź mu udzielić, bo to jest w sumie taka podróż pomiędzy różnymi wektorami, w to jest powrotem. But what I said to him is if you are willing to go through the darkness. To, co mu powiedziałem, to jeżeli naprawdę chcesz przez tą ciemność przejść. Nie wiem, czy dokładnie takimi słowami się posłużyłam, ale na pewno tak pomyślałam. If we are willing to go through the darkness. Jeżeli na pewno chcemy przejść przez ciemność. Something will change. Coś się na pewno zmieni. And you have to give up in a way trying to grasp the answer. Czasami trzeba nauczyć się rezygnować, próbując złapać odpowiedź, zrozumieć odpowiedź. No, to jest niezwykła z twojej strony odpowiedź, ale no, czuję w tym ducha buddyzmu. Mikrofonu mówić, Jisiu. Nie. Tylko żebyś przystawił sobie. Okej. Okay. I must say that I'm a little bit surprised with your answer. No, znaczy w tym sensie, że i czuję w tym ducha buddyzmu. Because I don't really feel here the spirit of Buddhism. Nie, właśnie czuję. Because I feel in it, sorry. Czuję. The spirit of Buddhism. No bo bardzo często byśmy się spodziewali, że takie odkrycie, taki podróż do Auschwitz, do
i też wiedza o tym, co zrobili Niemcy, ale też co robili Polacy, jaki był antysemityzm, że w człowieku buduje rodzaj złości, ale na tych innych, prawda, na winnych, którzy są poza nami. Because którzy... usually such a journey to places like Auschwitz will bring some kind of anger towards others, for those who provoke evil in the world. Aha. Natomiast ty szukasz go u siebie. Whereas you are looking at it in yourself. Odnajdujesz to u siebie, co jest dosyć niezwykłe. You find it inside, which is quite surprising. That's what he meant. I teraz, zanim dodasz coś do tego, bo przeczytam Państwu fragment, teraz przeczytamy, który troszkę mówi o tym, jak praca medytacyjna może odnaleźć się w tym kontekście właśnie. Pewnego październikowego dnia usiadłam do medytacji na wyblakłej czerwonej poduszce naprzeciw rustykalnej chińskiej szafki, która służyła mi za ołtarzyk. One late October day, I sat down to meditate on the faded red cushions in front of the rustic Chinese cabinet that served as my shrine. Po obu stronach stały wysokie biblioteczki z bambusa pełne dharmicznych książek. Bamboo bookcases packed with dharma books towered next to it on both sides. Z górnej półki biblioteczki, po lewej stronie, uśmiechały się do mnie promienne twarze mojej matki i babci, ukazane na starej fotografii w ramkach przedstawiającej naszą rodzinę przed wojną. From the top of the bookcase on the left, the radiant faces of my mother and grandmother smiled down at me from the old framed photo of my mother's family before the war. Na dworze padał śnieg jak wata, a pojawienie się każdego zwiewnego płatka przesycało powietrze delikatnym bezruchem. Outside, snow was falling like cotton, and the weightless descent of each snowflake impregnated the air with gentle stillness. Niemal natychmiast poczułam wyraźną obecność w sobie i dokoła, coś jakby smętne piękno. Almost immediately I felt a presence through all around me like a sad beauty. Zaczęło się od tęsknoty, lecz gdy poddałam się temu doznaniu, rozpuściło się w przypływie czułości, wezbrało kulminacją, tętniąc w głębokiej wewnętrznej przestrzeni. It began as longing, but when I leaned into it, it dissolved in an explosion of tenderness, a culmination of feeling reverberating in a deep inner space. Powietrze wypełniła obecność kochających mnie przodków. The feeling of loving ancestors inhabited the air. Ich bytność otuliła mnie szczelnie jak fotel, dając oparcie ze wszystkich stron. The weight pressed against me like an armchair, firm yet resilient, supporting me in all directions. Gdzieś z czeluści mego jestestwa wyłonił się nabożny szacunek, wypełniając mnie po brzegi. Profound respect filled me from within. Smutek łączący mnie z przodkami był wolny od mroku. The sadness joining us was free of darkness. Jakby kwintesencja dotknięcia głębi, istota samego dotyku. It was the essence of touching deeply, of touch itself. Gdy pochód myśli wyhamował, mój umysł i serce poczuły się oczyszczone i pokrzepione, a jednak zwiewne jak delikatny płatek śniegu. As thoughts stilled, my mind and heart felt cleansed, solid yet weightless like the gentle snow. Pojawił się obraz, cień stworzony zarówno z ciemności, jak i światła, będący częścią mnie od zarania. An image came. A shadow made up of both darkness and light that had been part of me since beginningless time. Potem drugi obraz, wiekowa studnia, do której napływała czysta woda z głębokiego podziemnego strumienia. Then another image, an ancient well whose pure waters flowed from a deep underground stream. Ten strumień istniał dzięki wszystkim istotom, które piły ze studni i które poszukiwały tej wody przez tysiąclecia.
The stream existed because of all the beings who drank at the well and had searched out its waters for millennia. Nie potrafiłam oddzielić picia wody od samego strumienia, który mi ją zapewniał. I couldn't separate the drinking of the water from the stream that had brought it to me. Ci, którzy byli częścią strumienia, troszczyli się o tych, którzy pili ze studni. Those who were part of the stream cared for those who drank at the well. Nieomal ich słyszałam, tak jak słyszy się szum muszli lub orkiestralną ciszę podobną do śniegu padającego na dworze. I could almost hear them like the sound one hears in a seashell, an orchestral silence like the snow falling outside. Czułam teraz ich szczęście wolne od upływu czasu. I could feel their happiness in the timeless now. To, co ten fragment nam objawia, poza niezwykłym twoim wewnętrznym przeżyciem i wizją. This fragment reveals, apart from incredible inner experience of yours, to obecność przodków, is the presence of ancestors, obecność zmarłych, the presence of the dead, którzy towarzyszą ci w tej podróży, who accompany you on your journey, w głąb ciemności, into darkness. Oni są właściwie bohaterami tej książki. They are tej twojej opowieści. You can say they are the heroes of the book. Jakbyś mogła więcej o tym spotkaniu i o ich towarzyszeniu w twojej podróży powiedzieć? Something more about this common journey, about the company of those as beings. So can I give a little introduction to frame it? Okay. So in general, it's been hard to talk about this book because it's a journey, it's a story. Ogólnie rzecz biorąc, trudno tutaj opowiadać o czymś, co jest zapisem podróży. It doesn't present never mind that. But lately I've been realizing that it's showing there are four ingredients that are always happening. Ostatnio zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj są cztery składniki, które się przejawiają. Or that are alternating one and then the other and then the other, but four. A właściwie pojawiają się kolejno raz po raz. And they are also matching a meditation instruction from Trungpa Rinpoche. Dokładnie pasują do nauczania medytacji. And I realize that this meditation instruction is not just for meditation, but it could apply to your whole life in a way. I zdałem sobie sprawę, że te wskazówki do medytacji można zastosować nie tylko tutaj do samej medytacji, ale także mogą być wskazówkami w życiu. And so the first ingredient is what people usually think this is meditation. Pierwszym składnikiem jest to, co ludzie zazwyczaj uznają za medytację. So we place our attention on one thing, like it could be an image, or usually in Buddhism it's just breathing, feeling your breath. Czyli koncentracja na jakiejś pojedynczym obrazie myśli, czy dokładnie rzecz biorąc w buddyzmie koncentracja na własnym oddechu. So mindfulness. Czyli ta świadomość umysłu. Bringing your mind back to one thing over and over. Czy koncentracja, koncentracja umysłu na jednej tylko rzeczy. But my teacher said this is one quarter of it. Ale jak mój nauczyciel mówił, to jest tylko jedna czwarta tego, o co chodzi. The second part, I don't remember the order exactly between second and third, but the second part is making friends with yourself. Drugą rzeczą, chociaż niekoniecznie to jest tak po kolei, można to inaczej ustawić, jest zaprzyjaźnienie się ze samym sobą. Which is exactly this quality of noticing one's own qualities that we don't like. Czyli zdanie sobie sprawę z tych naszych cech, które nie do końca lubimy w sobie. Anything that we don't want to feel, and especially we don't want to feel that we are
rzeczy, które zazwyczaj nie lubimy czuć i nie chcemy być świadomi, że jesteśmy nimi. So in other words, the whole sense of shame or embarrassment about who we are, what we experience. Innymi słowy, ten całe poczucie wstydu czy zażenowania z bycia tym, kim jesteśmy. Is the whole basis for being able to tolerate the darkness. Czy to jest ta podstawa, która pozwala na tolerowanie ciemności. So making friends with ourselves, that's the second quarter. A więc zaprzyjaźnienie się z samym sobą, to jest ta druga ćwiartka. Then we have being aware of the environment. Następnym elementem jest bycie świadomym środowiska. Which we could say is the space. Czyli tej przestrzeni, powiedzmy. So here in the room we have the space of the room. Na przykład w tym pokoju to przestrzeń tego pomieszczenia. We have awareness of everyone and everything. Świadomość wszystkich obecnych tutaj i wszystkiego, co się dzieje dookoła. And these build on each other. So if you don't, if you're not even in your own body. Czy to budujemy w sobie to, że nie jesteśmy nie tylko samym ciałem własnym. Your capacity to sense the room and others. Ta cała zdolność do wyczuwania, wczuwania się w innych i w całego naszego zewnętrza will be partial or more interrupted. Będzie zawsze nie do końca. Nie, to nie chodzi o to. Zabrakło mi polskiego słowa. Będzie nacechowana, nie będzie bezstronna. O, to jest to słowo, które brakowało. So we have to be present in the immediate situation and in our own body. We have to be kind to our own experience, which is very hard. Czyli z jednej strony musimy być przyjaźnie nastawieni do własnego wnętrza, do naszych własnych doświadczeń, co wcale nie jest łatwe. Then we have the capacity to sense what is around us. A z drugiej strony mamy tą zdolność do czucia, wyczuwania tego, co jest dookoła nas. And this could be the room, it could be the town, it could be the country, it could be energy, energetic connection with the place, such as ancestor connection. Co może oznaczać pomieszczenie, może oznaczać kraj, miasto, czy też nawet obecność zmarłych. And very important is also the fourth ingredient, which is a quality of openness, that we don't think we already know what will happen, but we don't know what will happen next. Druga jest, ostatnia częścią, tą czwartą jest otwartość na to, na świadomość tego, że nie wiemy tak naprawdę, co może się stać. Which is in a way being at the border. Czyli bycia na pograniczu. And beyond the border, there's something we can't anticipate. Będąc na granicy, nie do końca wiemy, co się może stać. But there is some kind of openness to it from also because of the other three. Ale musimy zachować tą otwartość właśnie ze względu na poprzednie trzy składniki. So I don't remember the question, but I think this was related. Jakie było zadane wcześniej już. Czyli pytanie jest o przodków. To tak, ich obecność w twojej wędrówce, prawda? Czyli jak medytacja pomogła ci ich przywołać, oswoić i wędrować razem z nimi? Przypomnę tylko, że twój mistrz Ellen, to jest Chogyam Trungpa Rinpoche, czyli uchodźca z Tybetu. Remind others that your master is an exile from Tibet. Który zostawił za sobą tragedię Tybetańczyków, którzy left też byli masowo the tragedy of the Tibetan people. Przez Chińczyków, prawda? Więc to też persecutions by the Chinese. Cały czas się w twojej książce przewija, prawda, że to ta pamięć buddyjska z twojego mistrza jest bardzo bliska twojej pamięci w jakiś sposób. You can say in the book that it reveals also that the
this historical memory of your master is close to your memory. Well, it seemed like there was an echo between his exile. Można powiedzieć, że jest tutaj rodzaj echa w tym w tych obydwu jednej historii w drugiej. And despite his very dynamic, creative life of service, you also sensed a deep loneliness. Czy pomimo tej całej historii jego życia, czy wrażenia tego, tej pełnej energii działalności, można było zawsze wyczuć w nim tą samotność wewnętrzną. And he wrote poetry also także był poetą, który wyrażał to w swojej poezji. Przodkowie Ellen. Ancestors. How it happened that they became so present. Jak to się stało, że stali się tak obecni? This is a kind of a mystery and a gift, I feel, on the very first. Jakaś tajemnica, może rodzaj daru, powiedziałabym. The first visit to my mother's town, to Łódź. Pamiętam pierwszą wizytę do miasta mojej matki, do Łodzi. I was sitting in a cafe and I had the thought, I wonder if my mother ever was right here where I'm sitting. Miałem taką myśl, siedząc w kawiarni, czy moja matka kiedykolwiek miała okazję siedzieć tak jak ja w tym miejscu. And I looked out the window and I thought, well, for sure, she walked on this sidewalk. A i pomyślałem wtedy, spojrzawszy przez okno, oczywiście, przecież musiała tędy chodzić po tym chodniku. And as I had this thought, I felt her. And then through this deep love of her, this deep warmth. I wtedy poczułam, że widzę ją i przez to ciepło, jakie się pojawiło we mnie, tą pamięć jej. Well, I felt her love, then it was like a door opening. Poczułam jej miłość i to było jak drzwi, które się otwierały przede mną. Like a corridor. Jak korytarz. And I felt waves of love that I had never experienced in my life. I poczułam takie przepływy, fale miłości, których nigdy wcześniej nie czułam. So I felt, and I felt the message was I was being welcomed. Poczułam, że to co do mnie docierało, to że jestem tutaj chciana. And it, like there was a celebration, and we are waiting for you, or something like coś this. W rodzaju jakiegoś święta, witania, witamy cię tutaj. I can't say that I experienced the intensity of it. Nie mogę powiedzieć, że odczułam całą intensywność tego. But I still, this is the experience that made it unimaginable not to come to come back. Ale to było takie doświadczenie, które sprawiło, że niewyobrażalne byłoby, gdybym tu jeszcze nie wróciła. So I always feel it in the background somehow. Zawsze to czuję gdzieś tam z tyłu w sobie. And for instance, when we went 2 weeks ago to the Łódź cemetery. Tak jak 2 tygodnie temu pojechaliśmy na cmentarz do Łodzi. And to the ghetto field where my grandfather is buried. I do getta łódzkiego, gdzie pochowany jest mój dziadek. And I just spent a few minutes very quietly sort of connecting with my body and with the place. Spędziłem tam kilka chwil, starając się wyczuć to połączenie z miejscem i z moimi myślami. And I felt his presence, you know, I felt I poczułem jego obecność. A large someone was there, you know. Ktoś taki wielki tam był. But it's more, I think, just deeply integrated also into many interactions. To tak samo dzieje się z wieloma interakcjami w moim życiu, które wyczuwam głęboko. Przeczytam jeszcze jeden fragment. Read one more piece.
Gdy ruszyłam główną aleją, dzielącą cmentarz na dwie połowy, poczułam, że ogarnia mnie ciepło i szczęście. Yes. Mm-hmm. Yeah, that's it. As I strolled down the central road, dividing the left and right sides, I felt soaked in warmth and happiness. Otaczały mnie tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pomarli, a jednak dla mnie byli osobliwie żywi. I was surrounded by thousands and thousands of people who were dead, yet strangely alive to me. 100 tysięcy żydowskich matek, 100 tysięcy żydowskich ojców. 100,000 Jewish mothers, 100,000 Jewish fathers. Macewy również wydawały się żywe, jakby były stróżami dusz tych ludzi, połączone ze zmurszałymi kośćmi leżącymi pod ziemią. The matzevot also seemed alive, like guardians of the souls, inseparable from the crumbling bones below. Zachwaszczone, zapadnięte, niekiedy oparte jeden o drugi, pomniki te znajdowały się w najrozmaitszym stanie, od kompletnego rozpadu po troskliwą odnowę, a wiele z nich było kunsztownych i unikatowych. Overgrown, sinking, some leaning against each other, the monuments were in every state from decomposition to loving care, many artful and unique. Znalazłam się w miejscu nieopisanego piękna. It was a place of indescribable beauty. Drzewa też przypominały ludzi, a ich niezliczone gałęzie splatały się w opiekuńczy baldachim otaczający ten zakątek, gdzie życie było nierozerwalnie splecione ze śmiercią. The trees seemed like people too, their countless arms, a protective canopy that encompassed this realm where life was inseparable from death. Promienie słońca migotały i pląsały na zielonym mchu. Sunlight flickered and danced on the green moss. Wiatr szumiał cicho i nagle usłyszałam, to było nasze miejsce. Nic nie wydarzyło się przypadkiem. The wind softly whispered as I heard, we belonged here. None of it was an accident. Nie rozumiałam tych słów, ale chęć ich przeanalizowania została natychmiast powściągnięta. I didn't understand, but the urge to analyze was immobilized. Coś ustąpiło i z brzucha po całym moim ciele rozlała się fala emocji, a po twarzy polały się pieszczotliwe łzy radości. Something else gave way as a well of emotion poured up from my belly, caressing my face with tears of joy. Łzy spływały raz po raz. Tears washed over me again and again. Chór dusz dosięgnął mnie, uwalniając od takich pojęć jak porażka czy żal. A chorus of souls was reaching out, drowning my emotions of failure and regret. Nic nie wydarzyło się przypadkiem, to było nasze miejsce. Nothing was an accident. We belonged here. Każdym najmniejszym włókienkiem swojego ciała poczułam przynależność, która obejmowała wszystko i wypełniała mnie po brzegi. I felt in every fiber a sense of belonging that embraced everything and spilled over me. Nic, co wydarzyło się w trakcie mojej wędrówki, nie było dziełem przypadku. None of my journey had been an accident either. Jesteśmy dalej w twojej wędrówce duchowej, która, jak piszesz w książce, zmienia radykalnie twoje, zmienia ciebie. So we continue your spiritual journey, which, as you say, transforms yourself. Jak piszesz w którymś momencie, co też mi się wydawało bardzo ciekawe, kiedy piszesz, jak się nauczyłaś wiedzy o przebaczeniu. I find it interesting how you write about this capacity of forgiving. Że nie wystarczy w przebaczeniu oczekiwać przemiany od tej drugiej osoby. That forgiveness is not about transforming the other person. Nie tylko winnego. Into some other being. Tylko przebaczenie to jest też zmiana samego siebie. But forgiveness is transformation of yourself. Co takiego się przemieniło w tobie? What has been transformed in you?
I think there is just much greater faith that no matter how dark the experience, no matter how much how disappointing. To jest to ta głęboka wiara, że nie, bez względu na to, jak ciemna, ciemne jest doświadczenie. There is a deeper strength. Istnieje jakaś silniejsza, większa, głębsza siła. That is available, and that is in a way perhaps more available because we go through która jest osiągalna dla nas, a być może dlatego jest osiągalna, że głębiej idziemy w tej podróży. Such disruption and pain and victimization even. Nawet w przypadku tego wielkiego bólu, czy bycia, przeżywania bycia ofiarą. We are defined by external events and history, but also we have the capacity to learn from them and co prawda historia i zewnętrzne wydarzenia definiują nas samych, ale mamy tą zdolność nauczenia, wyciągania z tego lekcji. In the darkest darkness there will be the possibility of complete light. W najciemniejszej ciemności zawsze jest możliwość kompletnego życia. But it's not so easy. Chociaż nie jest to łatwe. But it is there. Ale and istnieje. I think situation in Ukraine right now is spójrzmy na sytuację obecnie na Ukrainie. Showing, manifesting this incredible light. Która pokazuje to nieprawdopodobne światło. Czyli ta wędrówka, taki rodzaj inkubacji duchowej, którą przechodzisz. So this journey, this process of incubation that you go through. Zakłada, że idąc tropem naszej rozmowy, że jakby przyjmujesz zło do wewnątrz siebie. Assumes that you, in a way, internalize evil. Że troszkę postępujesz jak mój przyjaciel lekarz ajurwedyjski zawsze by mówił, żeby wyleczyć kogoś, to trzeba wziąć jego chorobę na siebie. As if echoing the words of my Ayurveda doctor, who says that to heal yourself, you have to internalize the disease. Idąc dalej, że spotykasz na tej drodze przodków, prawda, którzy potrzebują ciebie. And then on this road you meet your ancestors who inform you they need you. Że odkrywasz, że oni chcą, żebyś się dowiedziała. And they discover that they want you to know. Poszła ich śladem. To follow them. Że uczysz się przebaczenia w tej drodze. And that you learn forgiveness on this path. I odkrywasz, że ta droga gdzieś ma w sobie światło. And that this path has light in itself. Że somewhere. Jakby dochodzisz do przez tą ciemność, przez tą wędrówkę, jakby dochodzisz do czegoś bardzo świetlistego. So through on your journey through this darkness you come to something luminous. I spotykasz na drodze też, bo o to chcę ciebie teraz zapytać, ludzi z Polski, nie tylko zresztą z Polski. And then you meet on your way, that's what you meet those people from Poland, and not only Polish people. No bo mówiliśmy o mistrzu, ale są ludzie, których poznajesz, prawda? Stają się twoimi przewodnikami. But there are people who you meet, they become przodków. Your guides that guide you, and also guide you to your ancestors. Zaprzyjaźniasz się. Or you become friends with them. Czy to też jest jakiś rodzaj ważnej rzeczy, która ci się w drodze przydarza, że się ty z miejscem i z ludźmi tutaj żyjącymi
potrafiłaś zaprzyjaźnić. An important thing for you that on your journey you meet those people that they become your friends. Mm-hmm. A może miałeś bolesne doświadczenie. Or perhaps you have some painful experience of meetings. No, I mean, painful meetings or what, how they became painful for me because I'm a stranger in a new place and I don't know what's happening and someone is a little bit harsh. In other words, a stranger can upset me. Może być oczywiście coś, że ktoś sprawy z tego, że jestem obca, w obcym miejscu, że nie znam tutaj niczego. Oczywiście może ktoś okazać się zranić mnie, tak. So in a way that feeling that I am more vulnerable here because it's not the place I grew up. So jest uczucie, że jestem bardziej narażona na zranienie, ponieważ to nie jest moje miejsce, nie wyrosłam w nim. But there have been many, many people who have become deep friends. Ale było wielu ludzi, z którym się zaprzyjaźniłam. Even if I don't see, I see them maybe once a year or once every 2 years. Nawet jeżeli widzę ich raz czy dwa razy do roku. Or even once every 5 years. A powiedzmy nawet wielu co 5 lat. But the connection with the people is extremely powerful to me. Ale związki z ludźmi zawsze są dla mnie potężną, wielką rzeczą. And something about that deep connectedness. I coś w tych głębokich połączeniu z ludźmi. It's not essentially different from with American friends. To nie jest, powiedzmy, esencjonalnie różne od tego, co spotyka mnie w Stanach Zjednoczonych. But there is some quality that is here. Ale jest with jakaś, these friends. Jakaś specjalna cecha, jakość, którą znajduję tutaj w tej przyjaźni. And it's as powerful. I mean, it's equally, or I don't want to say equal, but it's very powerful, just as the ancestral feeling that I am welcomed and supported and loved. Jest to mocne i tak powiedzmy nawet aż tak może równie mocne jak to połączenie czy relacja ze zmarłymi, z przodkami, którzy przekazują mi tą miłość. So I don't know that you could say they mirror each other, but they are somewhat. Może nie jest to zwierciadlane odbicie, ale to jest coś podobnego. I jeszcze jedno pytanie, bo chcę, żeby państwo też mogli się włączyć do naszej rozmowy, ale so one more question also inviting the audience. No, książka została przez ciebie napisana, już skończona parę lat temu. So the book has was finished a few years ago, you said. A ty dalej podróżujesz. And you keep on your journey. Co się dalej wydarza w drodze? Czy what's going to happen on your journey now or in the future? Kolejne rozdziały do tej książki, to gdzie one cię prowadzą? If there are some new chapters in the book, where do you think they will lead you? Some of my continuing to be here is simply because it's become a part of my life now. Część mojej podróży czy bycia tutaj to jest to, że stało się to moim częścią mojego życia. It is a question. Is there more that unfolds here, more for me to do here? And you know, in a way, that's why I was excited to come here the first time, because I felt here were kindred souls with some vision that I could relate to. I to jest otwarte pytanie, które sprowadza mnie tutaj, to spotkania tutaj, które sprawiają, że czuję się podekscytowana tym, co może się jeszcze zdarzyć. So there, it seems bo like czuję się tutaj, jak to się mówi po polsku,
przyjazne dusze, które mnie otaczają. But one needs a job. One needs some work, you know. Człowiek potrzebuje pracy, potrzebuje zajęcia. There may be another book, but it won't be a book like this. Może powstanie jakaś nowa książka, ale nie będzie to taka sama książka jak ta. So right now really it's about this, you know, I'm really interested in what people will think of the book in Polish. Jestem ciekawa, co ludzie myślą o mojej książce. What conversation comes from that? What interaction comes from that? Jaki rodzaj rozmowy i relacji może powstać z tego? As a sort of offshoot of writing the book in English, a Polish organization called Nigdy Więcej found the book independently and approached me to give a talk about the Holocaust to East Asian people whom they are trying to educate about the Holocaust. Tak jak zdarzyło się, że ta fundacja Nigdy Więcej skontaktowała się ze mną właśnie poprzez tą moją książkę i zaprosiła mnie do przeprowadzenia szkoleń dla ludzi, które mają uzmysłowić ludziom pochodzącym ze wschodniej Azji, czym był Holokaust. So it was, it's a little hard to know whether we will continue to work together. Also, there are many Buddhists in Poland. Trudno powiedzieć, dokąd ta droga mnie prowadzi. To jest też wielu buddystów w Polsce. Many, but there are some. Może nie aż za dużo, ale trochę ich jest. And it's very interesting to, I gave a couple of small presentations about the book. To jest też ciekawe, będzie zorganizowanie paru prezentacji związanych dla nich z tą książką. So it's been interesting to frame it in a somewhat more Buddhist context. Ciekawe też będzie też stworzenie tego w bardziej buddyjskim kontekście. And see what arises, and very interestingly, something interesting did arise. I ciekawe, co z tego wyniknie. Na pewno coś ciekawego może być. Which was in both times, someone from this small group asked me, well, what about the question of the collective karma of the Jews? Bo zawsze pojawia się ktoś, kto zadaje mi to pytanie w tej grupie, a co ze zbiorową karmą Żydów? You know, the idea that there was an aspect of social justice. Czy koncepcja sama, że coś takiego jak zbiorowa sprawiedliwość musi istnieć. And I was quite shocked to mnie bardzo zaszokowało. To hear this question, because it was a slight distortion. Takie pytania są dla mnie takim zakłóceniem tego, co dziwnym. And you, but you could see the imprint of the cultural story that was that they were holding also. Ale widać tutaj wpływ ich własnej kulturalnej historii i na ich sposób myślenia. So for us it was an interesting question to think how to work more deeply with that question. Dla nas to też było ciekawe, jak popracować nad odpowiedzeniem na takie pytanie. Tak. Zanim zaproszę Państwa do rozmowy, to przeczytamy ostatni fragment z książki Budda w Getcie. To jest po Twojej wizycie w Chełmnie, gdzie większość łódzkich Żydów została wymordowana. I w drodze powrotnej zauważyłam, że atmosfera w autokarze zmieniła się nie do poznania. I cannot find it. Driving back to Łódź, I noticed how the mood inside the bus had changed. Delikatny szmer głosów i serdeczność, jakbyśmy wszyscy znaleźli się w objęciach ogromnego, chłonnego łona, które było niewyobrażalnie przestronne, a jednak zapewniało intymność. The gentle chirping of voices and the warmth in the air, as if we were wrapped in an enormous spongy womb that was spacious yet intimate. Jakby we wszechświecie zaszła zmiana podczas wspólnej modlitwy rabina i księdza.
in the flowing chorus between the rabbi and the priest, the universe had shifted. Energia zaklęta w tańcu ich słów była wszechogarniająca. In the energy of their dance, nothing was missing. Każde przekroczenie podziałów, każde spotkanie między wrogami lub obcymi przepełniało mnie wzruszającą, świetlistą promiennością. Every crossing of boundaries, every meeting between enemies or strangers filled me with the moving radiance of light. Czy naprawdę musiałam dokonać jeszcze innego odkrycia, czym jest podstawowa dobroć i jak wszystko funkcjonuje? Was there really some further discovery I would make about how things worked? A może Godot, na którego czekałam, miał się nigdy nie pojawić? The Godot I kept looking for and by looking for it never found. I to właśnie dlatego, że na niego czekałam. Was it here already? Może wszystko już tutaj było, w tych chwilach, gdy padały mury odgradzające żywych od umarłych, a także mury odgradzające żywych od żywych? Or was it here already, in these moments when the barriers dissolved between ourselves and the dead and between the living? Bardzo proszę, kto z Państwa by się chciał do tej rozmowy włączyć z pytaniem, czy... Proszę. Thank you very much. Ellen, chciałabym Ciebie zapytać, jaką opowieść przekazała Ci Twoja mama, kiedy ją pytałaś, a jak to było tam, gdzie Ty się urodziłaś? I would like to tell you, ask you about the tale your mother told you when you asked about where you came from. So what she told me? Yeah. Well, I asked her to tell me about her experience in the war. Ja spytałam ją o jej doświadczenia w czasie wojny. Because at that time I was aware there was some neo-Nazism. Bo miałam świadomość tego, że jest takie zjawisko jak neonazizm. In Canada in the 1960s, so w Kanadzie, I was aware of it. W latach 60. miałam to doświadczenie. So I decided to talk about the Holocaust. Dlatego zdecydowałam się zapytać o Holokaust. Of course it's also my memory. May not be perfect. Być może moja pamięć tego nie jest zbyt dokładna. But it's was very she boiled down 5 years in the ghetto into maybe two sentences. Ale ona te 5 lat, które spędziła w getcie, sprowadziła prawie dwóch zdań tylko. Her father died of starvation. Jej ojciec zmarł z głodu, z chorób. Both usually. Obydwie te rzeczy. And one brother was shot. A jeden z braci został zastrzelony. Trying to escape. Prawdopodobnie próbując ucieczki. There was nothing about life, you know, the w ogóle nic nie wspominała o życiu. Then she told me that, you know, so in August of, I didn't know the dates, but I learned all of this later, in August of 1944, potem powiedziała mi o tym, co się wydarzyło w sierpniu 1944, jak się domyśliłam później, że to chodzi o ten rok. Again, I didn't have the context, but that at that time in July and August, the remaining Jews in the ghetto, approximately 67,000. O tym, co się stało wtedy, to nie miałam wtedy tak dokładnej informacji, ale chodziło o to, co się stało wtedy w sierpniu
czyli te 67 tysięcy Żydów, were loaded into trains and taken to Auschwitz. Zostało zapakowanych do pociągów i przewiezionych do Auschwitz. Those who were capable of working were sent somewhere to work. Ci, którzy byli w stanie pracować, zostali wysłani do pracy gdzieś. And those who didn't look strong enough were immediately sent to the gas chamber. A ci, którzy wyglądali na słabszych, natychmiast zostali wysłani do komór gazowych. She told me her mother went to the gas chamber. Powiedziała mi, że jej matkę wysłano do komory gazowej. No emotion, no detail. Nie było w tym ani żadnych emocji, ani szczegółów. The part I remember is that she told me that she and her, she was the eldest of five. The youngest was a girl, 8 years younger than her approximately, so she and her sister were sent to Ravensbrück. Potem pamiętam jeszcze, że opowiadała mi o tym, że ona jako najstarsza i najmłodsze dziecko zostały wysłane do Ravensbrück. And again, I had to try to structure how many months, the passage of time. But what she told me was that they were rescued. They were part of a prisoner exchange. Potem sobie to wszystko poukładałam, bo wtedy nie wiedziałam jeszcze wielu rzeczy, ale potem się domyśliłam, że chodziło o to, że oni zostali później uwolnieni, one zostały uwolnione później w ramach jakiejś wymiany. It was April 1945. To było już w kwietniu 1945 roku. So they were being taken to Sweden. Wywieziono ich do Szwecji. In buses. Autobusami. I later visited the place and saw what the buses looked like. They were white with red crosses painted. Potem odwiedziłam to miejsce i zobaczyłam te autobusy. To były takie białe autobusy z wielkimi czerwonymi krzyżami. Czerwonego krzyża, znaczy ze znakami Czerwonego Krzyża na dachu. So she described to me that they, she and her sister were being rescued and taken to Sweden. And opowiedziała mi, że zostały wraz z siostrą uratowane przez to, że zostały wywiezione do Szwecji. The bus was bombed. A w autobus trafiła bomba. And her sister was killed. I zabiła ją jej siostrę. And I remember she described seeing, you know, body parts, you know. Pamiętam, że opowiadała mi o tym porozrzuconych kawałkach ciała. And so her sister was dead, and it was the end of the war, the moment before freedom. Więc moja jej siostra zginęła tuż pod koniec wojny, praktycznie tuż przed końcem wszystkiego, and przed wolnością. She told me that she was standing outside the bus and someone had a gun pointing at her. Pamiętam, że mówiła, że stała tak przy tym autobusie i ktoś z karabinem wymierzonym w nią podszedł. And she said with tremendous feeling, go ahead and shoot me, I don't care anymore. I pamiętam, jak powiedziała mi, że z trzęsącym się głosem powiedziała mu, strzelaj i tak mi to wszystko jedno. And she said someone came between her and the person with the gun and said, if you shoot her, you shoot me first. I pamiętała jeszcze, że ktoś wszedł pomiędzy tego człowieka z karabinem a nią i powiedział, jeżeli chcesz ją zastrzelić, zastrzel mnie najpierw. So this was the only fragment she told me with this much detail. To jest jedyny fragment, jaki ona powiedziała mi dokładniej. Opowiedziała mi dokładniej. And she was taken to Sweden. I pamiętała, że zabrano ją do Szwecji. And I think she was in a very I don't understand, I don't know the situation, but they were taking care of these women. I nie wiem, jak dokładnie to, na czym to polegało, jak to wyglądało, ale zaopiekowano się tam tymi kobietami. And she was quite happy there. Była tam szczęśliwa. And would have made her life in Sweden. Już można powiedzieć, że mogłaby założyć dalsze, prowadzić dalsze życie w Szwecji.
But after some months, she received, she was notified by the, I think, World Jewish Congress Connected Survivors that she had a brother alive in Paris. Ale potem otrzymała wiadomość od kongresu żydowskiego, że jej brat, który działał na rzecz połączenia rodzin po wojnie, że jej brat żyje i mieszka w Paryżu. So she left Sweden and she went to Paris and she met my father. I wtedy wyjechała ze Szwecji, pojechała do Paryża i tam spotkała mojego ojca. But just briefly, there was an amazing coincidence 3 years ago. Taka, powiem o takim dziwnym zbiegu okoliczności, który się mi przydarzył kilka lat temu. When I was at the commemoration of the liquidation of the Łódź ghetto. Kiedy brałem udział w obchodach likwidacji łódzkiego getta. They have a large park and they dedicate trees for each survivor. Gdzie założono duży park, gdzie każde drzewo oznaczało jednego człowieka, który przeżył. We had a ceremony outside. I tam to święto się było na zewnątrz. To dedicate some trees. To polegało na poświęceniu czy ceremonii poświęcenia tych drzew. It was very hot. We were going inside to get some refreshments. Było gorąco. Weszliśmy tam potem do pomieszczeń, żeby napić się czegoś. And there was a woman just behind me. I had the impression she was maybe American, and I decided to introduce myself. Jakaś kobieta stała z tyłu za mną. Odniosłam wrażenie, że to była Amerykanka, więc postanowiłam się przedstawić. And something just told me to talk to this woman. Coś mi tak powiedziało, pogadaj z tą kobietą. And so I introduced myself, and it turned out, just to make it short, her mother had the same history as my mother, and her mother sat in the bus behind my mother's bus. Jak się okazało, mówiąc krótko, to się okazało, że matka tej kobiety przeżyła dokładnie taką samą historię jak moja matka i siedziała tuż za plecami mojej matki w tym samym autobusie. And for some reason, right there in the first few minutes, she told me that how her mother witnessed the bombing of the bus in front of her and how it frightened her a great deal. Pierwsze słowa, jakie kilka zdań pierwszych, jakie powiedziała mi, to właśnie była opowieść o tym, jak o przeżyciach jej matki, która siedziała w tym autobusie, gdy ta bomba uderzyła w ten autobus. So it was for me like confirmation of a story I heard when I was 15 years old that someone else. Dzięki temu uzyskałam potwierdzenie tej pamięci tej historii, którą słyszałam, gdy miałam 15 lat. Was the child of the witness. To wtedy byłam dzieckiem, a tutaj miałam żywego świadka. Ja właśnie mam dwa pytania i nawet nie wiem, z którego zacząć tak naprawdę, bo tak jestem też tak przerażona, że po prostu mi się to jeszcze potrzebowałabym czasu, żeby to przemyśleć. Two questions. I have to, a little bit frightened by these questions, so I have to take a while, to take a moment to think if it over again. What about me? Tak, zaczynam tak, z pierwszego, bo nie ma na to rady. Czyli pierwsze pytanie, chodzi mi o to, bo ja też coś takiego przeżyłam dokładnie teraz w maju we Włoszech. I had a similar experience this May in Italy. Kiedy siedziałam, trafiłam do takiego baru i tam koleżanka mi zabrała, no czyli to taka nocny taki bar, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. I kelnerka zapytała mi, na ile osób mamy zarezerwowany stół. And we were sitting in the bar and the waitress asked us how many people we have in our reservation. I miałyśmy rezerwację na 3 osoby. A ja nie mogłam powiedzieć, że mamy tak naprawdę rezerwację, że się nie zmieścimy,
bo ja czuję, że ze sobą są wszyscy ranni, wszyscy zabici, wszyscy zgwałtowani. Ja nie mogłam sobie poradzić i powiedzieć, na ile osób tak naprawdę mamy te rezerwacje. And so she asked, how many people are you? And she was meant to say three of us, but she felt the presence behind her back of all those people killed and murdered, and she couldn't utter a word. I chciałam właśnie zapytać, jak ty sobie poradziłeś z tym doświadczeniem? Czyli to trochę jest, chodzi o to post memory, o którym rozmawiałyśmy wcześniej z tobą. So the question is of coping with this memory of kiedy dostajesz, kiedy czujesz jakieś wspomnienia, na przykład historię, i już nie ma tego boundary między twoim doświadczeniem i doświadczeniem, o którym usłyszałeś. Jak ty sobie z tym radzisz? Może to dla kogoś też będzie użyteczne i dla mnie szczególnie. Helpful to other people to hear. Dzięki. Instead of on. Okay. I understand your question. Rozumiem pani pytanie. I would say the experiences I've had are partly the result of training and openness to. Mogę powiedzieć, że te doświadczenia moje wynikają też z pewnego treningu i z bycia otwartym. To energetic experiences. Na doświadczenia energii, takie jak te. But also because I, like you, and probably many of us, are very sensitive. A to wynika też pewnie z tego, jak, że wiele, że tak samo jak ja, jak wiele osób tu obecnych, jesteśmy osobami bardzo wrażliwymi. I worked closely with Native American teachers for about 6 years. Pracowałam blisko obok różnych nauczycieli z Indian amerykańskich, who taught people who were very sensitive. One of the things they taught was how to create a boundary. Jedną z rzeczy, które oni nauczali, było jak stworzyć takie granice. I've also worked a little bit with a man who teaches ancestral healing. Pracowałem też kiedyś z człowiekiem, który nauczał uzdrawianie przez przodków. And has a particular approach, and also he has a way of discriminating what energies you should allow close to you and which energies you should not allow close to you. Częścią jego nauczania było to, jakim energiom pozwolić się zbliżyć do siebie, a jakie energie otrzymać od siebie z daleka. So it's a huge subject. To jest wielki temat. And it's not where I focus my attention. Trudno, żebym tutaj akurat koncentrowała swoją uwagę na tym. But it can be useful to know, to judge when something feels like it's happening and you don't want it to happen. It's or it's not healthy or it's not safe. Ale dobrze mieć tą umiejętność, żeby odróżniać to, co się dzieje, co można do siebie dopuścić, a co starać się od siebie odsunąć. So, in general, I think that you can say no. You can simply say no. Najogólniej mówiąc, trzeba się nauczyć mówić nie. There are many, I'm sure you know many ways to just sort of clear your own space.
Jest wiele sposobów na to, żeby oczyścić przestrzeń wokół siebie. But the other approach is that maybe they are simply contacting you, like this experience I had on the train. Z drugiej strony można też mieć takie doświadczenie, jak ja miałam w pociągu, doświadczenie połączenia. To let you know, because maybe you have, maybe they recognize that you can help them. Bo być może pozwolić na to, żeby oni do ciebie dotarli, że pozwolić na to, że ty możesz im pomóc. So I wouldn't be, as long as you know you're pure, your intention. Na tyle, na ile twoje intencje są czyste. You know, you have to know how to take care of yourself. Powinno się wiedzieć, jak zadbać o samego siebie. And I'm not expert, you know, in that subject, but there are many people who can help. And być może nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale jest wielu ludzi, którzy się tym zajmuje, którzy może pomóc. Is that okay? Czy to? Yeah, she combined both, okay, both questions, okay, into one. Ktoś jeszcze? Czy jeśli mogę zapytać, to co pani poczuła jako pierwsze, gdy pierwszy raz pani odwiedziła obóz koncentracyjny? What was your first experience when you visited the concentration camp? Well, when I was there, I was not so shocked because I felt like I knew about all of these things before. Wiem, że pamiętam, że gdy tam weszłam, nie czułam się zaszokowana, bo wiedziałam już, czego się spodziewać wcześniej. But as I described in the book, tak jak to opisuję w książce, something penetrated. It penetrated on a deep level, and I felt kind of similar to one of the excerpts that Christoph read. Ale jak już wspomniałam wcześniej, że coś jednak było coś, co przeniknęło do mnie, co przepełniło mnie. To było w tym fragmencie, który Krzysztof czytał wcześniej. I felt very, very shaky. Czyli czułam się wstrząśnięta. I think I live with this shakiness. Myślę, że żyję w pewnym sensie z tym poczuciem właśnie. But it just was quite strong. It's Auschwitz is a kind of realm, a huge realm. To jest, można powiedzieć, że Auschwitz to jest takie wielkie dziedzina, cała dziedzina. It's hard to put words on it. Tak, trudno to jednym słowem objąć. Have you been to such a camp? Czy byłeś kiedykolwiek? Jeszcze nigdy, ale bardzo chcę jechać, bo w Auschwitz też został zagazowany mój pradziadek. He has never been there, but he knows he would like to be because his great grandfather was gassed in Auschwitz. Thank you for the question. Dziękujemy za pytanie. Drodzy Państwo, to jak rozwinęła się ta rozmowa, jest tylko takim kręgiem wokół tej niezwykłej opowieści, która w książce jest zawarta. The way our discussion developed is only part of this white circle that binds this book. I ten szokujący, wydawałoby się na początku, tytuł Budda w getcie znajduje w niej pełne uzasadnienie. And this slightly shocking title, Buddha in the Ghetto, finds its justification. I z tego, co Ellen mówi,
mam poczucie, że to jest rzeczywiście niezwykłe i w jej podróży wewnętrznej, jak i w książce, od jakiej strony opowiada o zagładzie. And the incredible thing about the Ellen's story and the book is the way she approaches the story of Holocaust. Pozwala nam zrozumieć te energie, które przepływają pomiędzy tymi, którzy doświadczyli tego piekła, ich dziećmi, ich rodzinami, ich życiu po śmierci. That flow through those who survived and those and the families, also those who died. Myślę, że to jest graniczne doświadczenie, ale też doświadczenie, które możemy znać z innych swoich doświadczeń rodzinnych, historycznych. It's a border experience, but it's also kind of experience that we can touch on when also in our own lives or lives of our families. I wtedy odpowiedzi, na które szuka odpowiedzi, czy wyzwania, na które szuka odpowiedzi Ellen, stają się nie tylko jej osobistą drogą, ale jest w coś bardzo uniwersalnego w tej opowieści. And then the search for the answers to the question posed by Ellen become universal, and there is a universal element in this journey, the story. Jak usłyszeliście państwo, ona nie ma gotowych odpowiedzi na wszystko. As you heard, Ellen doesn't present ready-made answers to everything. Unika stawiania kropek. She avoids putting the final full stop. Uczuciach czy doświadczeniach. On particular experiences. Cały czas to istnieje w jakiejś otwartości. There is always a sort of openness in her. Ale jednocześnie jest w tym coś jak odpowiedź na to, jak sobie z takimi sytuacjami, doświadczeniami radzić. But there's also this element of how learning how to cope with this type of experiences. Bo to jest opowieść rzeczywiście o wędrówce duchowej. It's also really a story, a spiritual journey, która nie tylko pozwala nam zmierzyć się z przeszłością, which also allows us not only to face the past, ale odkryć siebie samych, but to discover ourselves, zmienić, przemienić siebie, być w drodze, to change, to transform, to taki be on the road, procesie rozwoju duchowego, on a path of self-development. I to jest też bardzo ciekawa perspektywa spojrzenia na zagładę of looking, approaching a Holocaust. W przyszłych wcieleniach, prawda, pokoleniach, ludziach, którzy nie tylko muszą upamiętnić tę tragedię, who not only are to commemorate the tragedy, ale też nauczyć się, czy wziąć ją jako coś, co jest częścią naszego życia i przez co musimy przejść. From it and become aware of the fact that it's part of our lives that we have to go through. Oczywiście ryzyko, jakie podejmujemy, jest takie, że może nas ta ciemność wciągnąć. The risk is of course that the darkness can swallow us. Że możemy jej nie dać rady. That we may not be able to cope with it. Że nie możemy nie udźwignąć tego ciężaru. The load may be too heavy. Ale to jest praktyka, droga, która potrafiła przebyć, prawda, to doświadczenie. That's a practice that allows to go through the experience. Biorąc całe ryzyko na siebie. Taking all the risks. Tej wędrówki. Dlatego bardzo ci That's why we are very dziękujemy to you. I za książkę, i za to, że jesteś tutaj z nami. For your being, your presence here. Ellen Mainz była naszym gościem w Krasnogródzie. Dziękujemy bardzo. Ellen Carmen Mainz była naszym gościem. Was our guest.